się. Lubisz grać na pianinie? Lubię. Znaczy lubię słuchać pianina i chętnie bym się w sumie nauczył. A ja słyszałem, że po prostu jesteś zawodowym ciągaczem Boforsa, więc to też chyba jest prawda. Tak, ale jestem w hierarchii ciągaczy zaraz po tobie niestety. Jak to zaraz jeszcze... po mnie? Jesteś numer jeden? Chłopie, jesteś numer jeden ciągnącym Boforsa na KRL i coś gadasz, nie? Chłopie, co mówisz? Ja się nie dociągnąłem do tego statusu. Gościu, jesteś top 1 ciągacz Boforsa, a nawet się nie wiem z kim. A no tak, rozmowa z Kobą, jego argumenty. Krzyk, Jezus, ale fałszywy, nie? Spójrzcie, prawdziwe oblicze Kacpra Koby. Powiedział, koło się pan na trawnik. Ale zabawne. A co? Jak tak będzie wyglądała inwazja na Francję, to powiem, że a może teraz wejdziemy do Francji. Coś cukierka. Dobra, ja jednak tego nie nagrywam, bo Francuz mnie zatrzymał. O, i teraz sobie po Army Innovation wrzucimy German War Economy i Yesa. Co? Możesz być ciszej, bo mi przeszkadzasz oglądać. Nie krzycz na mnie, złodzieju. Rosja ma hateki jedynki. Czy ona ma wybadane? Nawet bym to argumentował jakoś, ale po prostu ale patrząc na ciebie, to mi się nie chce. Ale jesteś zabawny, naprawdę, wow. Ale jesteś chamem po prostu. Boże, jestem najmilszym człowiekiem. Boże, ja zawsze do was miło, z szacunkiem, a wy w Konstanz mnie obrażacie. Konstanz mnie szkalujecie, nie? To się kiedyś na was zemści. Tak. Rozumiem, co powiedział gwardzista? No rozumiem, co powiedział gwardzista, że jestem wspaniałym youtuberem i że dziękujecie mi za możliwość wspierania mnie, tak? No i powiedz, jak się obudzi. Strasz sobie slot, no i teraz czekaj, robimy gumę, no i idziemy w panzerki. Boże, lubisz ostrą gumę, hehehe. Powiesz 6-9 i tak dalej, że ostra guma sprowadzana? Normalno mi. No to chłopie. Ostra gumsko sprowadzańsko mi. Sprowadzańsko w ciul. Nie ma problemu, naprawdę. Czekaj, bo ja robię to excavation technology. To jesteś moim... Jesteś... Mam wrażenie, że nie o to chodziło. Powiem tak, nie wiem o co chodzi, ale jest wspaniale, prawda? To wiesz co, ej, może zróbmy tak, że zagrajmy całą osią pod suby po prostu i ich zesrajmy tymi subami, tak TBH, nie? No ja produkuję suby też na tych swoich dwóch stoczniach. Myślałem, że cię z gry rozłączyło, gościu. Weź mnie. Już mówię, a będzie trzeba robić rehosta dla tego zwierzaka. No. Dobra, nie muszę mówić, to zapomniał włączyć dźwięku na nagrywkach z mowy. Nie, Balan, słuchaj. O to chyba chodziło. Ja pierdzielę, nie? Naprawdę. To pójdzie i tak do wycięcia, więc... No, naprawdę. Im szybciej będziemy mieć przemysł, tym... Im większy przemysł, tym w przyszłości nam się dużo bardziej opłaci. No. Ej, dobra, chłopak, ja wiem, że macie... Jak jeszcze było, to grałem. Ja wam powiem, tak jeszcze, że zajebiście, że przyszedliście telewizję, ale jakbyście nimi jeszcze ruszali, to w ogóle... Ja wiem, gościu, tylko ja generała sobie szukam dobrego, dobra, cyk. Gdzie chcesz te górskie, przy Barcelonie, czy gdzie? No zagrajmy po prostu tak, jak gadaliśmy, w sensie, wiesz, idę teraz w lewo na Malagę. Widzę, właśnie, podoba mi się to. Zagrajmy tak, jak gadaliśmy, w sensie, że ja idę w medy, ty zrobisz heavyki na Hiszpanii i jakoś to się ten... Ja te pance na rosyjskie czołgi. A Włocha po prostu, wiesz, mikrować na Barbarossie będę ja i Koba, a Włoch będzie praktycznie na D-Day siedział, nie? Ty, on jedzie pod Madryt, Ruskie czołgi jedą pod Madryt. Ej, widzicie tą odnogę taką przy Salamanice? Jest taka odnoga. Ja tu spróbuję rypnąć okrążenie, w sensie w dół. Tu, gdzie macie lotnisko przy Madrycie, na górę prawo od Madrytu, nie? Ja wchodzę tutaj już górskimi, tylko żebyś obstawiał hiszpańskimi, nie? To okrążyłem te dywizje. Bo Rusek gdzieś uciekł panzerami, nie? To dobrze. Dobra. To jest trochę pod, to jest pod, pod 5 prowincji. Dobra, czekaj. Puszczę po jednej, jakoś ci to pomogę wybić. Powiem ci tak, jeżeli mi się to uda, to ja bym chciał iść na 3 prowincje teraz, jeżeli to przepcham. Czekaj. Może Ruska teraz okrążę, tylko musicie pinować go zaraz. Dobra. Oby twoje dywizje weszły. Dobra, jeżeli to wyjdzie, to Rusek jest 100% okrążony. Kogo pinujcie teraz, pinuj go Kowa. Koba, weź pomóż mi. 789? Jest. Wejdzie to? No wchodźcie. Wejdzie, no spokojnie. Jest, easy. Dobra, 5 dywizji radzieckich. Essa, już. Puszczam Koba, też po moje czołgi. Nie odbije tego nic, nie ma chuja. Koba, po moje czołgi się na stronę Walencji, jakbyś tak pomógł, to by to szybciej. Wiesz co, dobrze by było, jakbyśmy Ruska tutaj załatwili, te 5 dywizji. No, na pewno pójdzie. I wtedy to już sobie to wycykamy bez problemu. Jest, dobra, siadło, ruski siadł. Przygotowań. And we are going for Danzig or war. Jak ja skończę Francję,
Jeżeli uda mi się podbić Francję, to wyślę z 4 dywizje pancerne do ciebie do Afryki. Lajków. No ja w tym momencie dołączam i moje transportowce transportują to opatrzenie. Sprawdź, czy mi jakąś jedną dywizję wyszli do Etiopii, sprawdź, czy oni coś tam ustawili, bo jak nie, to można im na plecy wejść. Teraz zrobię pauzę. Heil the Führer, okej. Okay. Czekaj, wyślę teraz uboty na początku. Convoy raiding i robię od Denmark Strait, później lecę na Dorder Atlantic i cały Atlantyk zamykam. Więc niech one sobie wypłyną. Ja spowolnię na trójkę. To niech się dzieje wola nieba. Poland joined allies, gdzie jest Guderian? Panowie, ogłaszam plan 69. Weź mi ktoś patrz, jakby on... We are going to war! Jest. Nie będę się patrzył na Marginota. Weź mi powiedz... Atakuję? Czy przegrywasz? Czemu moje dywizje w sumie nie wchodzą? Atakuje mnie? Jak to? Ty nie masz Westfalu? Nie mam. Czyż to wojny, czy nie? Olałem Westfal cały. To rób Westfal teraz, szybko. Nie przebiję, spoko. Ale zrób. Zrób mnie. A, bo dostałem pobity. Tak? Przez kogo? Kto cię zaatakował? A Jakub Kosior? A to ten ham i prostak najgorszy? No tak, ten zaraz po tobie. Dobra. No inwazja Polski raczej ciężka nie jest, więc... Tutaj nie ma co pokazywać w sumie, nie? Na inwazji Polski, ale... Cześć, ja wiem jak Warszawa, Kapitlek, walczysz o Gdańsk. Nie, jestem miłym chłopakiem i zobaczcie, dla moich wspierających kochanych, multiplayer w Hearts of Iron. Coś pięknego. No, dobra, szkoda mi panzery. Szkoda już mi panzery są... trzymać, wiesz, w Polsce. W Polsce nie znamy pokoju za wszelką cenę. Pokoje na Rumunii są znacznie. Polska skapitulowała. Pretty must be obi. Jo hopy, masno weża. Jo, ma, ja, jo, hopy. Wodziona hopy weża, wodziona je. Ty, dlaczego nie mogę ciebie importować Wolframu, przyjacielu? Bo jesteś w wojnie i... Johannes... Co? Ty, Daniel, daj myśliwce nad Belgię. Co to jest, swoje. Pytam. Dobra, teraz już mamy dominancji, to ci mogę powiedzieć. Bo źle wystawiłem samoloty, nie? Weża hopy, jo ci pokażę. Hopie masna, ni weża. My upośledzeni, hopie, palguma, jo. Jo. Palguma, hopie. A jo, Hannes, jo. Ty Hannes, ty Hannes, jo, mordoni. Ty, bo w ogóle inwejdujemy, w ogóle gościu inwejdujemy Francję, więc powinniśmy jakiś tryhard czy coś. Kolej już mistrzem jest Zoro. Pan Guderian z Wielkopolski, oko za oko, zwycięstwo za ząb. Republika Heleny dołączyła. Dobry napój. Czemu oni przyjęli Republikę Heleny? Nie wiem w sumie. Anglik ma panzery, okej. A chopie, tylko mnie dawaj. Belgę zajmij. A ja nie wysłałem dawaj. W ogóle wojsk na Belgię, wiesz? Ja moje wojska już tam praktycznie są, odprowadzaj zaraz do wojny. Weża, hopy? Już wchodzimy, hopy. I one weża. I nie zajmuję jeszcze Luksemburgu, bo oni teraz jeszcze te przemysły akurat robią. No nie zajmuję Luksemburgu, nie chcę frontu, wiesz, powiększać. Front powiększany versus Belgia, nie? Choose one. Bo oni mają tu bunkry, czekaj, to są dychy? A nie, piątki tylko, dobra. Ale w powietrzu mam taką dominację, że to gościu powinno być zjedzone. Szybko wchodź. Wchodzę. Ale oni tutaj, ja nie wejdę do Francji, bo zobacz jak oni są obstawieni, nie? Powinieneś się przejechać. Ja oni zachowali, jakby oni nie mają w Belgii. Ja tylko spinowałem tę dywizję po prostu. Ty to zamkniesz, kurwa. No próbuję właśnie. To domkniesz, tu ci przejdą. Co się dzieje, bo się jednostki nie ruszają. A, dobra. Bo on ich atakuje. Dobra. Bunkierka ci pęka tam. No właśnie ten. Chcę okrążyć. Weź mnie do wojny, zawołaj. Ciebie? Weź tymi tu masz korti, co nie? Tu masz piechotę, co nie? Weź zaatakuj to, tą piechotą. Czekaj, bym się front popierdolił całkowicie. Wiesz co, ja chcę jechać bardziej do przodu. O, okej. O kurde, nice. Escape wcisnąłem. Dobra, to wspaniały jesteś. A w sumie po co Rumunia mi w wojnie we Francji? Tak szczerze. A ty się robi. Rumie? Nie robię. Bo oni mają po 20 dywizji jednej razy. To widzę, ładnie przygotowani. Ty, w sumie moje czołgi miały robić blitzkrieg, a moja jedna dywizja piechoty robi blitzkrieg z Calais. Nie wiem, czy wy to widzicie. Została... Całkowicie sama została dobra. Ale nie, no czołgami to przepchnę, to wiesz, easy, nie?
Oj, tu jeszcze zaraz. Weź to, złap to. Łapę. I weź ty mi pojedź tutaj. Próbuję. Nie pojedzie, bo pinowany jest. No ja pilota... Pojedzie. Spokojnie, pojedzie, ja mam inny pomysł, ja chcę to inaczej zrobić, patrz. No one się nie wycofają, no. Tutaj teraz zaraz jedziesz. Czekaj, jedę. Spokojnie. Próbuję, wiesz, się przebić, nie? Kurwa, ja bym się poruszyć tu próbicie. Zaatakuj. Tymi, zaatakuj tu. Tymi z góry. Dobra. Tymi piechotą. Żeby się nie wycofał. Co to jest? A to już stracił. Niech czołgi wspiera piechota, weź tą rumuńską piechotą, zaatakuj. W sumie jakbym chciał, to ja bym do Paryża wjechał. Jak TBH. No jakbyś chciał, tak. Ale to po co tak szybko? Nie kończmy Francji tak szybko. No to trzeba szybko i trzeba się uzbrajać, kurwa, w fabryki. W sumie. No może trochę powalczy, no nie mówię, że nie. Ty. No kurwa, no nie wierzę. Paryż otwarty. Ale nie, ale tu lepiej tutaj wjechać. Tak, bo ja chcę te czołgi okrążyć. I niech piechota z góry tutaj przejdzie. Rumun, weź tutaj piechotę, weźli. Mhm. Ja jeszcze wysyłam swoje, więc luz. Bo wiesz co, gdyby ten czołg mnie nie pinował, o właśnie. Ej, ale nie okrążę tego i tak, dobra, nieważne. Się wycofaj, kurwa. No dobra, to ich przechodzi, tyle. Jadę na Paryż z Saint-Germain. Ja całość się hodukuję. Szanuję. Bywałam. Jeżeli papon. Nie skłem po wanych ilościach. Piechotkie. Nie, stój, nie wycofuj się, dobrze. Wystań, bo to jest bez sensu. Ej, weź mi tutaj, jak się pinguje, czekaj, którą się pinguje? Control alt albo control shift alt, jeśli chcesz tak wydać. Tutaj jakbyś mi to pinował cały czas, to było świetnie. O, weża do Paryża, weża. Mhm. No, wiesz co, ja bardziej niż nad Paryżem, to myślę, żeby po prostu przez te rzeki przejechać. Chyba, że już po Paryżu jest kapitulacja, to ja nie wiem. Nie. Nie mają już joint government. Nie pamiętam. Nie mają. Część dywizji się w Lahar. Weź Lahar właśnie. Właśnie się tam ewakuowała część. Do Orleanu możesz. Wiesz co, nie wiem, czy ta moja piechotka nadąży w sumie. Mam nadzieję, że tak. Teraz robię jakieś rakowe linie frontu. Przyszło wsparcie. Idziesz? Ty weź tu! Ja nie widzę twojego pinga, byku. A, dobra. Nie mam czym spinować, wiesz? Dobra, mam. Ty, Rumun. No. Patrz na Grecję. Grecja się zaraz wejdzie do kraju. No. O, w dupę! A to, że oni zaprosili Grecję, to też widzę. No. No to wiesz, no zaprosili Grecję, no musimy, wiesz, to pierwsza gra praktycznie taka, nie? No, mam trzy dywizje tu gotowe na teraz. No dobra, to niech Włochy dołączą do wojny, coś tam, zatykam. Dobra, już wchodzę, czekaj, tylko muszę tutaj... Bo my ropę zaraz stracimy. Ale teraz rozumiem, czemu mnie prosiliście, żeby mikrować na dwójce, nie? No bo te medy niemieckie są kurwa za szybkie, stary. To na trójce to lata jak na czwórce, nie? O kurde, przepychają mnie w Afryce. Gramy i nie ma problemu raczej. Tak, bo oni są... Danio, ty tam musisz tylko utrzymać. A masz tam powietrze, to weź wszystkie maszyny do Afryki swoje. Ale też to kwestia tego, wiesz, że my na przykład... Ale nasze depu armii mi tutaj wysłać jednej? Wysłałem tam 24 dywizje, za ile będą, nie wiem. Dobra, to tak jak mówię. Jak my na przykład gramy, wiesz, to my gramy po dwóch, trzech na Niemcu na przykład. Aha. I tak samo dwóch, trzech, to się też dzielą to wszystko niby na pół, na trzy się dzielę, a grasz jeden sam, no to na dwójce jednak chyba lepiej grać na dwójce. Ile oni tam mają dywizji? Aby zyskać expa. Tanio, po prostu musisz się utrzymać, bo ja na razie ci nie odeślę, bo zobacz co się dzieje we Francji, stary, nie? No właśnie dlatego ja się odsyłam, nie? No Francja zaraz padnie, to nie ma problemu. No właśnie próbuję wejść jak najgłębiej. Dobra, bo oni są parę kroków. Ty, maszynot jest pusty, ej, what? Nice. Ty, oni w Egipcie atakują, mają 20% drużyn, boże. Oni w Egipcie biją, dobra, ty, Danio, masz tam lotnictwo w Egipcie? Masz dominację? Ej, masz lotnictwo, 2000. Mam. Nie, słuchaj, jak się wojna skończy, to zabezpieczy mi Kobate, nie? Wybrzeże. Czekaj, ja sobie zrobię jeszcze, nie wiem, ile tych 20 zrobić na porty? Z 30? Ja muszę teraz wysłać pancery do Afryki i Danio będzie musiał morze za niego zdominować, to nie? Dwie dywizje wystarczą pancerne. Jak coś też, jak się... Nie, jak no. Coś to jak... Ale medów mu wysłać? Chyba lighty tam będę pchał do Afryki. Po cholerę tam medy, nie? Lighty. To o, jest, dobra, wiesz, France, stop. Wiesz co, ja chyba stary... Ja chyba stary rzucę tego. Jak to się nazywa? Dwie dywizje po prostu już, kurwa, wyślę tam Guderiana do... Na Sycylię, bo to nie ma sensu, żeby on tutaj dobijał, wiesz, tą Francję, nie? No to piechotą już dojedziesz.
Kurde, czemu te moje śmietnikowe dwie się nie wycofują? Dobra, no myślałem, że mnie zatrzymają w tej Francji, bo tam mieli medy, wiesz. No trochę dłużej z tym Luksemburgiem. Tak, cię biorę ropę na potęgę, wiesz, praktycznie całą ci zjadam. Ja od Włocha biorę to samo, nie? Widzę. Jasny gwint. No w ogóle złapałeś 400, patrz, to jest ten najwyższy... 400 konwoi złapałem, chłopie. Co tu się dzieje? Przecież to stary... No zobacz, stary, 400 konwoi, przecież to będzie ich... No nie wiem, co tam płynie, ale jak tam płyną dywizje, no to beka trochę. Ej, czekaj, będzie tutaj bij do nich i spytaj się, co tam topisz. Nie, no nie ma co chwalić. Nie ma co, wiesz, się chwalić. No, może nie wiedzą, po co im będę mówił, nie?